Na całym świecie z koronawirusa wyzdrowiało blisko 1 200 000 osób. Zmarło ponad 257 000. Zakażeń COVID-19 odnotowano ponad 3 660 000. 71 000 osób od początku epidemii zmarło w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 24 godzin śmierć poniosły 2333 osoby. Tylko w stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby zmarło 230 Amerykanów. Kiedy przedstawiamy fakty każdego dnia, to jest zawsze najgorsza liczba. Jest to bolesna wiadomość dla Nowojorczyków. Będziemy się za nich modlić i pamiętać o ich rodzinach. Gubernator stanu Nowy Jork za dobrą wiadomość i ważny wskaźnik uznał spadek ogólnej liczby hospitalizacji. Liczba wszystkich osób hospitalizowanych wynosi 9600. To liczba mniejsza niż poprzedniego dnia. Gubernator stanu Nowy Jork przyznał, że nie wiadomo dokładnie, kiedy stan zniesie ograniczenia i wznowi życie gospodarcze oraz społeczne. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Będziemy ćwiczyć dystans społeczny, myjemy ręce, będziemy robić wiele rzeczy, których nauczyliśmy się w ostatnim okresie i musimy odzyskać nasz kraj. Tragiczna sytuacja jest w Peru. Medycy z Loreto, największego z regionów Peru, mówią, że nie mają sprzętu, który jest niezbędny do ratowania życia. Żyjemy w strasznej sytuacji, w rozpaczliwej, w sytuacji, w której musimy codziennie widzieć ludzi umierających, którym nie jesteśmy w stanie dostarczyć niezbędnych zasobów. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że koronawirus powstał w chińskim laboratorium, o czym pisała brytyjska prasa, powołując się na źródła wywiadowcze. Według przewodniczącego Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA, Wojsko Stanów Zjednoczonych nie ma na ten temat wiedzy. O sprawę pytany był także ambasador Chin w USA. W odniesieniu do pochodzenia koronawirusa istnieje wiele teorii, jednak naukowcy generalnie uważają, że wirus pochodzi z natury, a nie z laboratorium. Mam nadzieję, że każdy może zaufać nauce i technologii, jak również prawdzie. We Francji liczba zgonów wzrosła do 25 531, a we Włoszech 29 315. W związku z pandemią koronawirusa na Ukrainie do końca roku szkolnego zajęcia będą prowadzone online. W czerwcu podczas rad pedagogicznych nauczyciele mają podejmować decyzje w sprawie promowania uczniów do kolejnych klas. Lekcje będą odbywać się do 31 maja, a do 1 lipca powinien być oficjalnie zakończony rok szkolny.